Moi drodzy, a ze mną jest Kamil Bolek. Witam Cię bardzo serdecznie, Kamilu. Dobry wieczór. Kamilu, jest nam niezmiernie miło, że możemy tutaj bawić się z Wami i świętować trzecie urodziny LiveTube, ale zakładam, że nie wszyscy nasi telewidzowie wiedzą, czym jest LiveTube. Czy możesz nam to przybliżyć? Oczywiście, że mogę. LiveTube to jest przede wszystkim sieć partnerska. Zrzeszamy najpopularniejszych twórców, na ten moment około 250. Oni też dzisiaj się bawią razem z nami. Na ten moment jesteśmy największą niemiędzynarodową siecią w Europie, także jest co świętować, bo to się stało całkiem niedawno. Oprócz tego jesteśmy też agencją, która specjalizuje się w influencer marketingu. I też na tym polu mamy masę sukcesów, bo zrealizowaliśmy już ponad 800 kampanii do największych globalnych marek, także dzisiaj to również świętujemy. Powiedz mi proszę, kogo dzisiaj zobaczymy na Waszych urodzinach? Zobaczymy wiele gwiazd, z którymi my współpracujemy. Już na imprezie widziałem, że przewijał się gdzieś Sadam, przewijał się gdzieś Wapniak. Będą oczywiście nasze gwiazdy jak Abstrahuje TV, także cała trójka. Są Szparagi z nami, pewnie będzie też Adbuster czy Syfan, przyjedzie ich naprawdę dużo. To jest 250 kanałów, jest też masa gamerów o różnych skomplikowanych nazwach i streamerów. Od niedawna też mam nadzieję, że przyłączą się do nas youtuberzy i streamerzy, którzy współpracowali dotąd z Fantasy Expo. I to są tacy ludzie jak Dis, Nervarien, Izak, więc znani pewnie takiej publiczności, która kojarzy bardziej e-sport i tym się fascynuje. Powiedz mi proszę, co Twoim zdaniem trzeba mieć, aby zainteresować potencjalnego internautę swoim kanałem? Na pewno trzeba mieć coś do powiedzenia. I to jest podstawa, trochę charyzmy i mamy dzisiaj właśnie wiele takich przykładów, które tutaj przechodzą gdzieś, które są naprawdę sławne i interesują nawet 2 miliony internautów, więc to ich pewnie trzeba zapytać o to, co oni takiego robią, że tyle ludzi ich ogląda i tyle ludzi ich śledzi i tyle ludzi już uważa, że oni są dużo bardziej godni zaufania niż na przykład celebryci znani z tego mniejszego szklanego ekranu, ale chociaż dzisiaj też tacy będą. Co trzeba mieć? No na pewno trzeba mieć jakiś temat, jakąś swoją pasję, na pewno trzeba mieć trochę charyzmy, no i mam nadzieję, że trzeba mieć też taką sieć partnerską jak LiveTube za sobą. Super, bardzo Ci dziękuję za tak wyczerpujący wywiad. Mam nadzieję, że Wy, moi drodzy, już wiecie, czym jest LiveTube. No i kto wie, być może również dołączycie do tak wspaniałej ekipy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Zapraszamy, dziękuję bardzo.